Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Wita Państwa Tadeusz Szczyrbak, prezes rodziny Rodła Wrocław z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia, które kieruję do Wspólnoty Lasów Państwowych, do Dyrekcji Generalnej w Warszawie, do poszczególnych 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także ponad 400 nadleśnictw zrzeszonych w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych na terenie całej Polski. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za współpracę z ostatnich tygodni i miesięcy. Chciałbym podziękować Wam za życzliwość, za wsparcie, za pomoc. I skromnie odwdzięczyć się tym dobrym słowem. Przed nami najważniejsze święta w roku dla nas chrześcijan, katolików, chrześcijan innych denominacji, wszystkich ludzi dobrej woli. Życzę Państwu właściwie przeżytej atmosfery religijnej, właściwie przeżytej atmosfery rodzinnej, domowej. Choć przed nami skromne święta, jeśli chodzi o możliwość spotkania się w rodzinnym gronie, niemniej te święta będą szczególne, ważne, potrzebne, bo też i sytuacja wokół nas inna, pandemiczna, koronawirusowa. Życzę, drodzy Państwo, wszystkim przedstawicielom Lasów Państwowych, wszystkim leśnikom przede wszystkim zdrowia. Zdrowia drukowanymi literami z kilkoma wykrzyknikami. Pomyślności, wszelkiego dobra i szczęścia w Waszych rodzinach. Jednocześnie z podziękowaniem za zaangażowanie, za codzienne świadectwo, za tę troskę i jednocześnie często wrażliwość, którą wykazujecie przy okazji aktywności zawodowej, społecznej i pomagając także zwracającym się do Was podmiotom. Przed nami już za oknem widoczna wiosna, także tej wiosny życzę także w sercu, aby ona towarzyszyła nie tylko z okazji pory roku, ale także w każdym sercu Polki i Polaka, nam wszystkim, którzy tego optymizmu i wiosny chyba sobie życzymy i bardzo tego potrzebujemy. Drodzy Państwo, niechaj pokrzepienie i otucha będzie łaską od zmartwychwstałego naszego Zbawiciela. Życzę, aby święta wielkanocne były czasem łączności duchowej, zostały przeżyte odpowiednio w wymiarze religijnym, a także były umocnieniem dla nas wszystkich w kontekście i tej rzeczywistości pandemicznej, która nas otacza. Wszystkiego dobrego, dasz bur, kłaniam się Państwu nisko.